zmieniliśmy nieco formę obsługi sprzedażowej. Obecnie nasi reprezentanci, nasi handlowcy reprezentują całą grupę, czyli w odróżnieniu do tego, co mieliśmy do tej pory, gdzie mieliśmy zespoły handlowców do płytek ściennych i płytek gresowych. Obecnie jeden reprezentant na mniejszym regionie reprezentuje całą grupę. Przede wszystkim zwiększa się ilość przedstawicieli o 50%, także każdy przedstawiciel mniej więcej odpowiada za dwa województwa. Da nam to o wiele głębsze dotarcie do klienta detalicznego, wsparcie naszych dystrybutorów na poziomie hurtu, podhurtu, inwestycji i detalu. Mamy teraz więcej przedstawicieli handlowych, którzy myślę, że będą lepiej dbać o naszych klientów, mniejszych, większych. Klienci będą się czuć tutaj na pewno dobrze, że mają dobry serwis z naszej strony, dobrą ekspozycję i dobrych ludzi przede wszystkim. Konieczność szybkich decyzji i monitoringu tej całej sytuacji gospodarczej, monitoringu otoczenia jest nadrzędna. Na szczęście i właściciele, i kadra zarządzająca potrafiła reagować bardzo szybko na zmieniający się właśnie wpływ otoczenia i tak zarządzać procesem i produkcyjnym, i inwestycyjnym, żeby jednocześnie posuwało się to do przodu, ale żebyśmy nie generowali wtórnych problemów. Nie jesteśmy korporacją, nigdy nie chcieliśmy i nie będziemy. To się nam udało, to realizujemy, inwestujemy w ludzi, to zresztą widać w ostatnich latach. Pojawiło się też sporo nowych twarzy w naszych firmach, które te osoby się jak najbardziej sprawdzają i też przyczyniają się do sukcesu naszej grupy. Co widzą klienci, widzą, że też nasi pracownicy nie zmieniają się co rok czy co kilka lat. Ma to pewnie dla nich bardzo duże, fundamentalne znaczenie. Pewnie to też jest jakaś recepta na nasz sukces.